miło nam poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu wygrał konkurs dotyczący projektu pilotażowego pod nazwą Czas na Młodych. Punkt doradztwa dla młodzieży. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Powiatem Grójeckim umowę, jednocześnie przyznając z rezerwy Funduszu Pracy kwotę w wysokości 951 480 zł na realizację projektu pilotażowego pod nazwą Teraz my, młodzi na rynku pracy. Projekt będziemy realizować od 6 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku. Utworzony punkt doradztwa dla młodzieży udzielać będzie kompleksowego wsparcia osobom młodym do 30 roku życia poprzez integrację konkretnych usług z niestandardowymi rozwiązaniami, które ułatwią wejście na rynek pracy. Pomoc obejmować będzie w szczególności aktywizację zawodową i poradnictwo zawodowe, udzielanie informacji w zakresie możliwych form wsparcia, doradztwa psychologicznego, doradztwa w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, doradztwa w zakresie edukacji, doradztwa w zakresie możliwości mieszkaniowych, doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego. Wszelkie działania mają służyć w szczególności aktywizacji osób młodych, którym ciężko jest odnaleźć się na aktualnym rynku pracy. Osoba młoda poprzez okres pilotażu będzie mogła skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, psychologa, dietetyka, trenera osobistego, coacha edukacyjnego, aby lepiej przygotować się do wkroczenia na rynek pracy. Będzie to czas korzystania ze wsparcia, niwelowania barier oraz zdobywania doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w zaplanowanych innowacyjnych stażach. Punkt doradztwa dla młodzieży rozpocznie działanie od dnia 1 września 2023 roku i zlokalizowany będzie w siedzibie Urzędu Pracy w Grójcu. Po więcej szczegółów dotyczących projektu zapraszamy na stronę internetową naszego urzędu oraz na Facebooka.